Storybox zaprasza do wysłuchania książki Moniki B. Janowskiej, Selfie z Toskanią. Czyta Gabriela Jaskuła. Dzień pierwszy. Kłopoty z baliską. Trudno powiedzieć, jak długo tkwiłam w bezruchu na klatce schodowej przed drzwiami mojej starszej sąsiadki. Minutę, dwie, rok. Wiek czy lata świetlne? Pani Wacława niespokojnie obracała w pomarszczonych dłoniach rączkę swojej wiekowej walizki w kolorze kaki i błądziła wzrokiem po korytarzu, skutecznie unikając ze mną kontaktu wzrokowego. Stałyśmy w progu, obie przygwożdżone doń potężniejącym zakłopotaniem i mieszanymi uczuciami. Ona we wściekle różowym dresie, Zrównie równie wściekle różową szminką na wąskich wargach i wewnętrznie rozdarta, bo rozstawała się ze swoją walizką, nabytą w początkach transformacji ustrojowej, gdy zagraniczne podróże stały się dla Polaków całkiem realne. Ja w stanowczo za obcisłej sukience z wiskozy w spokojnych barwach, bez makijażu i mocno zdesperowana z perspektywą dzisiejszego wyjazdu do Włoch. Bez bagażu. Bynajmniej nie z powodu biedy, ale fatalnych okoliczności, bowiem moja walizka utknęła wraz z moją siostrzenicą Anią na lotnisku pod Brukselą, i w ten sposób zostałam wpędzona w ten akt totalnej desperacji, by wyrwać walizkę sąsiadce. Czas mijał, i coraz szybciej rosło we mnie przekonanie o absurdalności sytuacji ale nie mogłam się ruszyć z miejsca. Doskonale słyszałam każdy odgłos blokowego życia w to leniwie upalne, późne letnie popołudnie. Bzyczenie muchy tłukącej się o szybę w oknie, pokrzykiwania sąsiadki na dwóch jej zachwycająco łobuzerskich synów piętro wyżej, pobrzękiwanie naczyń w zlewie sąsiada obok oraz tykanie ściennego zegara z kukułką pani Wacławy odgłos przesuwających się powoli wskazówek, niemal rozsadzał mi czaszkę, więc odezwałam się wreszcie. Pani Wacławo, jeżeli pani nie chce mi pożyczyć tej walizki, jeżeli to jest kłopot. Nie, no przecież pani. obiecałam. Skoro nie ma pani własnej. Westchnęłam ciężko, ze wszystkich sił, starając się zachować spokój. Wczoraj chyba trzy razy opowiadałam staruszce historię mojej walizki, ale co mi tam? Powtórzę po raz czwarty. Pożyczyłam swoją siostrzenicy, która wyjechała na szkolenie do Brukseli. Planowo walizka miała do mnie wrócić wczoraj, abym spokojnie zaczęła się pakować i planowo wyjechać do Toskanii. Niestety nieplanowo pojawił się strajk i nieplanowo Ania będzie dopiero jutro, a ja wyjeżdżam dzisiaj wieczorem, pani Wacławo. No tak. No. No tak. Pokiwała głową ze zrozumieniem, potrząsając białymi lokami swoich nadzwyczaj gęstych włosów. Ania to ta ruda z piegami? Nie, odpowiedziałam, siląc się na grzeczny uśmiech. Ania jest blondynką bez piegów. Aha! I nie ma swojej walizki? Mu musiała pożyczyć. Jezu. Dlaczego stoję tutaj, jak ostatnia kretynka? Owszem, mogłam sobie kupić kolejną walizkę, ale po pierwsze, kobieta samotnie się utrzymująca musi liczyć każdy grosz, po drugie, nie miałam już na to czasu. Owszem, mogłam pożyczyć torbę podróżną od Lucyny, mojej przyjaciółki, ale wczoraj właśnie zadzwoniła, że zabrał ją jej mąż, Paweł, udający się w delegację. Wypadek nagły, pilny i niemożliwy do odwołania. Dalej już nie szukałam, bo przypomniałam sobie o pani Wacławie, która regularnie odwiedzała córkę w Anglii, więc walizkę niewątpliwie i szczęśliwie posiadała. Zapewne wzięta z zaskoczenia i zawsze życzliwie i uczynnie nastawiona do sąsiadów, zgodziła się wczoraj całkiem chętnie, przy okazji częstując mnie jabłocznikiem. Jednak dzisiaj musiało dotrzeć do niej, że to nie szklankę cukru ma mi pożyczyć, ale swoją walizkę. No i masz. Za trzy godziny odjeżdża mój autobus, a mnie przyjdzie albo w akcie desperacji pobiec na dworzec i ukraść komuś walizkę, albo upchnąć rzeczy w plastikowej niebieskiej torbie z Ikei. Pani Wacławo, zaczęłam ponownie, ostrożnie sięgając do rączki jej walizki. Przecież za tydzień będzie miała pani walizkę z powrotem całą i zdrową. No tak, ale. Kukułka z zegara pani Wacławy wyskoczyła nagle, by wykukać godzinę osiemnastą. Jak na umówiony sygnał drzwi naprzeciwko otworzyły się i na próg wyszedł nasz sąsiad, pan Władysław, skrywając coś za plecami. Ujrzawszy nas obie przestraszył się zapewne nie spodziewając się takiego tłoku na klatce schodowej. o wykrzyknął i upuścił coś szklanego na swoją wycieraczkę. Butelka z bordową zawartością delikatnie potoczyła się pod moje nogi. Dzień dobry powiedziałam, podnosząc butelkę i oddając ją panu władysławowi całemu w rumieńcach w kolorze jego słynnej wiśniowej nalewki. – Dzień do... dobry pani Marianno – odpowiedział i niepewnie zerknął w stronę pani Wacławy. Zerknęłam i ja, zdjęta ciekawością. Staruszka również płonęła żywym rumieńcem, zupełnie kolorystycznie niedobranym do dresu i szminki. – Coś się stało? Spytał pan Władysław, teraz dla odmiany zaniepokojony. Wyjeżdżasz? Nie! Odparła niemal niedosłyszalnie pani Wacława, błądząc wzrokiem po ścianach klatki schodowej, w zakłopotaniu lustrując schody i poręcze oraz wymagający malowania sufit. Nie chcę państwu przeszkadzać, przyszłam tylko po walizkę. Wtrąciłam sięgając po raz kolejny do rączki. – A! – westchnął z ulgą pan Władysław. – A! – westchnęła z rozpaczą pani Wacława, ale wypuściła z dłoni walizkę, gdy delikatnie przesunęłam ją w swoim kierunku. – Dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Rzuciłam za siebie, już zbiegając na dół do swojego mieszkania, i unosząc bagaż w ramionach, niby bezcenną, unikatową i jedyną na świecie zdobycz. Wpadłam do siebie szczęśliwa. Na wszelki wypadek zamknęłam drzwi na zamek i łańcuch, spodziewając się całkiem realnej próby odbicia walizki przez parę staruszków. Rozważałam jeszcze podsunięcie pod drzwi szafki na buty, ale ostatecznie machnęłam ręką na zapędy mojej szalonej wyobraźni. Zaniosłam walizkę do pokoju stołowego i od razu rzuciłam się do pakowania, opędzając się od hałaśliwie ujadającego na mnie wtorka. Uspokój się, wtorek! Rzuciłam groźnie w stronę psa, a sens mojej wypowiedzi podkreśliłam ściągniętymi groźnie brwiami i złowrogim błyskiem w oku. Nie pomogło, a nawet zaszkodziło, bowiem pies skoczył na walizkę i począł tarmosić za plastikową rączkę. Nie, no, tego było już za wiele. Skarb tak cenny i z gigantycznym trudem zdobyty, nie mógł zostać oddany na żer. Nie podejmując się już żadnych słownych pertraktacji, wzięłam wtorka i zaniosłam go do sypialni, gdzie zamknięty mógł ujadać do upojenia i bez szkody dla walizki pani Wacławy oraz mojego słuchu. Zupełnie nie pojmowałam zachowania psa, którego w ramach swoich szalonych pomysłów zaadoptowałam miesiąc temu spod naszego podwórkowego śmietnika. Leżał na kartonach strasznie poturbowany i piszczał żałośnie, liżąc swoje rany. Serce mi pękało i nie mogłam postąpić inaczej, jak zawieźć go do weterynarza, a potem opatrzonego, zaszczepionego, zabrać do domu. Jako, że znalazłam go we wtorek, został wtorkiem. Kundel ledwie wylizał się z ran, gdy zaczął strasznie szczekać w nocy, czym doprowadzał na skraj szaleństwa nie tylko mnie, lecz także moich nader cierpliwych i głuchych sąsiadów. Poważnie rozważałam wygłuszenie przynajmniej jednego pokoju. Właśnie miałam z zapałem oddać się pakowaniu, gdy zadzwonił mój telefon. Dlaczego ten pies tak szczeka? Zamiast cześć, spytała moja przyjaciółka Lucyna. Weszłam do łazienki, aby zgarnąć kosmetyki do ospakowania i jednocześnie stłumić hałas produkowany zajadle przez wtorka. Lucyna, pedantyczna, zdroworozsądkowa i praktyczna właścicielka baru Bistro Bez Diety, żona przystojnego Pawła, mama nastoletnich bliźniaków Patryka i Adama, Westchnęła ciężko po drugiej stronie słuchawki, jeszcze nieświadoma, co ją i jej całą rodzinę czeka w związku z opieką nad moim pupilem. Ale ostatecznie jest moją przyjaciółką z obowiązkowym pakietem przyjacielskiego poświęcenia. Cóż, ja zostałam zmuszona do przyjacielskiego poświęcenia, więc i jej wcale żałować nie mam zamiaru. Czuję, że wyjeżdżam, to szczeka. Odpowiedziałam, przyglądając się swojemu niezdrowemu grymasowi złośliwości na czterdziestoletniej twarzy w łazienkowym lustrze. Przy okazji związałam gumką swoje kasztanowe włosy, które dzisiaj wydawały się buntować i natrętnie pchać w oczy, usta i do nosa. Mam nadzieję, że mu przejdzie. Też mam taką nadzieję. Przytaknęłam z całych sił nic innego sobie, wtorkowi i jej, nie życząc. Spakowana? Z wrażenia szczotka do włosów wyleciała mi z rąk i spadła na pralkę. Szlak. Kucnęłam, by łatwiej dostać się między ścianę a urządzenie. Dopiero wyrwałam osiemdziesięcioletniej staruszce walizkę. Sapnęłam głośno. Pojęcia nie masz, jakie to było trudne. Potem walczyłam o nią z psem. O staruszkę? spytała zdezorientowana Lucyna. Szczotka wraz z kłębami kurzu z zapralki znalazła się w kosmetyczce. O walizkę! sprostowałam. To straszne! parsknęła Lucyna. Aż się boję spytać, czy to jakiś przedwojenny, unikatowy egzemplarz. Tak, pamiątka po Mieczysławie Fogu albo Eugeniuszu Bodo. Prychnęłam. Myślisz, że nie będzie odpowiednia na podróż do Toskanii? Po tobie spodziewam się wszystkiego. Pamiętaj, pilnuj litki. No tak. Jakże mogłabym zapomnieć, że jadę na misję, a nie na beztroski wypoczynek. Litka Kwak, nasza ukochana trzecia przyjaciółka, zdecydowanie najpiękniejsza, najszczuplejsza, najzgrabniejsza z nas trzech, od lat najmłodszych, obiekt nieustającej nienawiści płci żeńskiej i westchnień płci męskiej, ale też nieustannych trosk własnej matki i dwóch starszych przyjaciółek, z racji swej niefrasobliwości, naiwności i nieuleczalnej lekkomyślności, zostaje powierzona mej opiece, by po dramatycznym rozstaniu z narzeczonym Sławkiem nie popełniła jakiegoś głupstwa. Szczególnie, że wycieczka do Toskanii, Miała być ich podróżą poślubną. No i nie zapomnij do mnie dzwonić, wyliczała na wdechu Lucyna. Nie zapomnij też, że dzisiaj mam wolne i przyprowadź mi tego poniedziałka do domu. To jest wtorek, Lucyna, poprawiłam, wywracając oczami dla samej siebie w lustrzanym odbiciu. Co to za różnica? Parsknęła i rozłączyła się bez pożegnania. Nie pozostało mi nic innego jak przyspieszyć pakowanie, gdyż kukułka w zegarze pani Wacławy, którą doskonale słyszałam przez betonowe ściany, właśnie oznajmiła 18.30. Czas mijał, co mnie wcale nie cieszyło, i zbliżał się moment mojego wyjazdu, czym również nie byłam uszczęśliwiona. Będę okrutnie szczera. Jechałam na tygodniową wycieczkę do Toskanii. Wbrew własnej woli. Pierwszy atak. Oczywiście mogłam wziąć taksówkę, by nie targać nieszczęsnej walizki przez pół miasta, ale skusił mnie przyjemny letni wieczór, który zachęcał do pożegnalnego spaceru po Legnicy. Wciąż bowiem nie mogłam się pogodzić z tym, że wyjeżdżam i opuszczam swoje przytulne mieszkanko na osiedlu pod hutą. Otoczone zielenią lasku złotoryjskiego, swoje miejsca codziennych spacerów i przejażdżek rowerowych. Dlatego tak długim spacerem żegnałam się z miastem, w którym się urodziłam i w którym zapewne umrę. Brrr, co za myśl! Miesiąc temu skończyłam czterdzieści lat, a myślę, jakbym dotarła co najmniej do osiemdziesiątki. Nękana niewypowiedzianym żalem ale za wzięcie próbująca gromadzić pozytywne myśli dotarłam do centrum. Rolki walizki opornie pokonywały brukową kostkę legnickiego rynku. Mogłam przejść na część płytowo-chodnikową, znacznie równiejszą, ale i bardzo obleganą przez przechodniów, którzy korzystali z przyjemnie ciepłego wieczoru, by przespacerować się głównym deptakiem miasta. Zatem, by nie rozpychać się łokciami, Pozostałam na nierównej kostce. Baliste zdecydowanie należała się już emerytura, o czym rozpaczliwymi odgłosami sygnalizowała, tłukąc się po ostrych krawędziach bruku. Poza tym należała w końcu do emerytki. Tymczasem moja znajdowała się gdzieś pod Brukselą, zupełnie niezużyta, bowiem nie lubiłam i nie lubię wyjeżdżać z miasta. Nawet w wakacje i najbardziej upalne dni. Spacery Polegnicy znacznie lepiej na mnie działały niż świeże powietrze w jakimkolwiek plenerze. Moje przyjaciółki żartowały, że uzależniłam się od chuty, której komin widziałam nawet ze swojego okna. Niestety, okoliczności, do których zaistnienia niewątpliwie się przyczyniłam, wymusiły zmianę moich planów pozostania w mieście tego lata. Po prostu padłam ofiarą swoich szalonych pomysłów i musiałam połknąć żabę, ale zamierzałam też ją wypluć najszybciej, jak to możliwe. Jak na zawołanie w ramach stosownego tła dla moich ponurych myśli, na niebie pojawiły się czarne chmury i powiał lekki wiatr. Zatrzymałam się, aby wyciągnąć parasolkę, i natychmiast dziewczyna w stylizacji Sherlocka Holmesa wcisnęła mi ulotkę. Ucz się z nami w wakacje. Przeczytałam i wsunęłam kolorowy papier do kieszeni. Gdy byłam na wysokości katedry świętych Piotra i Pawła, jak było do przewidzenia, zaczął padać deszcz. W mgnieniu oka zmoczył wszystko i przegonił przechodniów, ale ja nie miałam wyjścia i nadal zmierzałam w kierunku dworca. Przynajmniej część chodnikowa opustoszała. I mogłam teraz zejść z niewygodnej dla damskich butów kostki. Nie, żebym narzekała na zmienioną powierzchnię Legnickiego rynku i krzywiła się na pomysł stylizacji na dawny bruk, tylko idąc, wolałam trzymać się powierzchni płaskiej i bez niespodzianek. Zresztą, miałam inne problemy na głowie. Walizka pani Wacławy wydawała z siebie coraz głośniejsze nieludzkie albo raczej niewaliskowe jęki, które szczęśliwie zagłuszał lejący obficie deszcz. Gdybym miała naturę globtroterki, z pewnością cieszyłabym się, że opuszczam zlane deszczem miasto na rzecz słonecznej Toskanii. Jednak turystyka napawała mnie obrzydzeniem, wstrętem. I wywoływała u mnie wewnętrzny opór psychiczny. Moim odwiecznym marzeniem było prozaiczne zamieszkanie gdzieś na skraju miasta w niewielkim domku z tarasem wychodzącym na mały sad jabłkowy i na tym tarasie pachnącym świeżym drewnem oglądanie zachodu słońca w ramionach ukochanego mężczyzny. I tak statycznie, ale szczęśliwie, spędzić resztę swego żywota. Cóż, zapewne się powtarzam, ale nie cieszyłam się z czekającej mnie podróży. Mijając kościół Najświętszej Marii Panny, z nadzieją spojrzałam na strzeliste wieże. Ponad siedemset lat temu księciu Henrykowi II pobożnemu, wychodzącemu z tego kościoła, omal nie roztrzaskała głowy spadająca cegła, którą uznano za złą wróżbę przed czekającą go bitwą z tatarami. Może i mnie przydarzy się taka cegła i tym razem celnie powstrzyma mnie przed dotarciem do celu. Niestety, opatrzność najwyraźniej nie była zainteresowana moją skromną osobą. Całkiem możliwe, że stała po stronie Lucyny, która wygnała mnie z mojego miasta. Tak. Zmoczona, przygnębiona i pełna złych przeczuć, dotarłam do kładki nad ulicą pocztową. Jedną ręką złożyłam rączkę i z trudem uniosłam ciężką walizkę. Po cholerę brałam to żelazko, pomyślałam, wspinając się ze stęknięciem po schodach. Na kładce walizka mi upadła, choć nie rzucona w ataku furii, ale zwyczajnie wymknęła się z mojej zmęczonej, przeciążonej dłoni i uderzyła w betonową powierzchnię. Dość niefortunnie, jak się okazało. Bowiem ułamało się jedno kółko i w delikatnych podskokach stoczyło się składki wprost na ulicę pod nami. Zamknęłam oczy i zamarłam w przerażeniu, nasłuchując odgłosów tłuczonej szyby, uderzenia w blachę albo groźniejszych konsekwencji. Na szczęście ulicą pocztową nie przejeżdżało w tym czasie żadne auto i nie doszło do tragicznego wypadku. Może trochę szkoda bo uniknęłam aresztowania za spowodowanie katastrofy drogowej i tym samym na wycieczkę nadal musiałam jechać. Z lękiem przyjrzałam się walizce pani Wacławy i stwierdziłam, że tu nie mogę mieć nadziei na pokojowe rozwiązanie. Można sobie wyobrazić, jak zmęczona dotarłam na przystanek, na przemian niosąc walizkę i ciągnąc ją na jednym kółku, a jednocześnie szarpiąc się z parasolem, który chciał porwać wiatr. Nie wiem, co bardziej zmęczyło moje dłonie, ramiona i kręgosłup, tymczasem deszcz, równie zaskakująco, jak chwilę wcześniej zaczął, przestał padać. Pośród nielicznych, oczekujących na przystanku wycieczkowiczów, prezentowałam się niczym maszkara, Tudzież po niemiecka topielica wyciągnięta z koziego stawu. Dlatego, w trosce o zdrowie psychiczne bliźnich, usunęłam się z widoku, skrywając się za rogiem i od czasu do czasu łypiąc okiem, by wypatrzyć litkę. Oczywiście nigdzie jej nie widziałam. Zapewne swoim zwyczajem spóźni się, albo przybiegnie w ostatniej chwili. Marianna? Usłyszałam czyjś głos za plecami. I aż podskoczyłam przestraszona. Natychmiast owionął mnie i osaczył duszący, ale nieznośnie znajomy zapach perfum. Odwróciłam się gwałtownie wypuszczając z dłoni parasolkę wprost do kałuży u moich stóp. Ucieczki nie było. Przede mną stała największa plotkara, intrygantka Zołza Ekstraklasy, czyli moja koleżanka z banku Patrycja Juśkiewicz. Zaniemówiłam z zaskoczenia. Co ty tutaj robisz? Wydała z siebie pełen oburzenia piskliwy okrzyk i wbiła we mnie bazyliszkowy wzrok. Chciałam spytać o to samo, ale jeden rzut oka na walizkę w jej ręce wystarczył, abym przeraziła się po raz drugi. Stoję i czekam na przyjaciółkę, odparła mnie swoim głosem, wyciągając parasolkę z kałuży. To ty masz przyjaciółkę? Parsknęła i z obrzydzeniem zlustrowała moją postać. Coś ty ze sobą zrobiła. Starałam się zasłonić sobą walizkę pani Wacławy, świadoma, że siebie ukryć już nie zdołam i ziemia też życzliwie nie rozstąpi się pode mną. Cóż, przy Patrycji, Juśkiewicz, nawet Angelina Jolie prezentowałaby się co najmniej blado, więc nie powinnam mieć kompleksów, ale jednak dopadło mnie przygnębienie. Nie dość, że posiadała zgrabną sylwetkę, obfity biust, długie blond włosy i wydatne usta, to jeszcze była o sześć lat młodsza ode mnie oraz cieszyła się niezwykłym powodzeniem u mężczyzn. Szczerze jej nienawidziłam. Właśnie nabrałam powietrza, aby postrzelić ją wzrokiem i dobić ciętą ripostą, gdy tuż obok zmaterializowała się litka. O, jesteś! Myślałam, że mnie zostawiłaś na lodzie. Odezwała się, poprawiając delikatnie swoje czarne loki opadające na czoło. Z ulgą powitałam jej niespodziewane nadejście. Nawet w spodniach, bojówkach i koszulce moro prezentowała się doskonale, jak na byłą modelkę przystało i stanowiła przyjemny kontrast z wystrojoną, wzwiewną sukienkę i sandałki Patrycją. Moja przyjaciółka nie zawiodła i obdarzyła mnie życzliwym spojrzeniem oraz mocnym uściskiem. Potem, całkowicie ignorując obecność Patrycji, pociągnęła mnie w stronę przystanku, pozbawiając przyjemności przedstawienia ich sobie nawzajem. — Chodź, bo już pakują bagaże — poinformowała mnie Litka, ciągnąc bezpardonowo za ramię. — Jeszcze chciałam nam zrobić selfie przed autobusem, Wiesz, takie ujęcie z przystankiem! Może z dworcem w tle też się uda! Ruszaj się szybciej, Marianka! Jakże mogłam o tym zapomnieć? Litka, kłak, była modelka, obecnie popularna instagramerka, vlogerka, blogerka, blogerka czy youtuberka już nie pamiętam co jeszcze nie mogłaby wyruszyć bez informacji o wyjeździe rzuconej w sieć dla licznego grona swoich obserwatorek. Taszcząc swoją nieswoją walizkę, po chwili już mocno zdyszana, dotarłam za przyjaciółką do stojącego na przystanku autobusu. Klapy bagażników po obu stronach czekały uniesione w górę. Pasażerowie podchodzili lekko schyleni, by oddać bagaże. Rozejrzałam się za litką, która zdążyła już zniknąć, mimochodem podrzucając kierowcy swoją charakterystyczną walizkę z wieżą Eiffla, by znaleźć dogodne ujęcie zapewne z przodu autobusu. Niestety, widok na tamtą stronę zasłoniła mi postawna blondynka z kartonową teczką pod pachą, obserwująca przyszłych podróżnych ze smutkiem na twarzy. Kolejna, zadowolona z podróży, pomyślałam z uśmiechem, wyczuwając bratnią duszę. Podeszłam do bagażnika, by podać kierowcy moją walizkę. Wycofując się ostrożnie spod uniesionej klapy autobusowego bagażnika, zapomniałam o otrzymanej w dłoni parasolce. Niestety przypomniała ona o sobie zarówno mnie, jak i przypadkowemu mężczyźnie, który właśnie podchodził ze swoją walizką. Niezbyt mocno, aczkolwiek boleśnie, trafiłam faceta prosto w, w krocze. O kurwa! Usłyszałam przeciągły jęk który wydał z siebie również kierowca w ramach współodczuwania. Przepraszam, strasznie pana przepraszam jęknęłam szczerze przejęta i pochyliłam się nad skuloną postacią o dłuższych blond włosach, zaczesanych do tyłu, wydmuchującą gwałtownie powietrze. Wokół nas zdążył się zgromadzić niemały tłum, próbujących oddać swoje bagaże pomimo przeszkód na drodze do bagażnika. Jak się pan czuje? Zapytałam, przezornie chowając parasol za siebie. A jak ma się czuć? Odpowiedział za moimi plecami kierowca, krztusząc się ze śmiechu, ale spiorunowany wzrokiem przeze mnie i przez poszkodowanego zajął się wsuwaniem walizek do luku. Tymczasem mężczyzna, którego nieumyślnie przecież uderzyłam, wyprostował się z grymasem niechęci i wbił we mnie niebieskie oczy pełne bezbrzeżnej, Choć uzasadnionej złości. Ewidentnie nieżyczliwemu spojrzeniu towarzyszył lekko skrzywiony bokserski nos. Mijały setne sekundy, sekundy, minuty, wieczność cała, a ja gapiłam się tylko w trzy ślady po ospie na czole faceta, które po połączeniu utworzyłyby idealny trójkąt równoramienny. Kiedy ponownie zeszłam spojrzeniem na niebieskie oczy cofnęłam się przestraszona, dostrzegając chęć mordu. Przepraszam, bąknęłam. Błyskawicznie ominęłam jego postać szerokim łukiem i umknęłam bezpiecznie do autobusu, przeczuwając, że mogę zostać uduszona przed rozpoczęciem podróży, co zdecydowanie pokrzyżowałoby plany moje i litki. Oprócz wyrzutów sumienia, dopadło mnie jeszcze nieodparte wrażenie, że już gdzieś spotkałam tego mężczyznę, choć nie z takim nosem, lecz te trzy ślady. Nowe znajomości i stare wspomnienia. Dobry wieczór. Usłyszeliśmy z głośników wesoły kobiecy głos. Nazywam się Dorota Kroplowska i będę Państwa przewodniczką podczas wycieczki do Toskanii. Towarzyszyć nam będzie słoneczna pogoda. Zachwycające widoki, smaczne jedzenie oraz dwóch kierowców, pan Rafał i pan Artur. Zaraz ruszamy, a ja szybko sprawdzę listę obecności i przekażę kilka informacji organizacyjnych. Autobus ruszył, a ja wydałam z siebie ciężkie westchnienie. Litka uśmiechnęła się do mnie. Może jednak chcesz siedzieć przy oknie? spytała, zaglądając do swojej wielkiej torebki. Nie, w porządku. Zmienimy się na pierwszym przystanku. Litka naprawdę nie ma problemu. Odpowiedziałam szczerze, nie zainteresowana w najmniejszym stopniu widokami za oknem. Szczególnie, że większość czasu spędzimy na autostradach, którym towarzyszy dość monotonny krajobraz. Poza tym zamierzałam spać, spać i jeszcze raz spać. Tymczasem przewodniczka poinformowała nas, że przystanki będą co cztery godziny, a z autobusowej toalety można korzystać w wyjątkowych przypadkach. Litka, kompletnie ignorując wszelkie informacje, wyciągnęła z torebki dwie małe wiśnióweczki. Jedną podała mnie z porozumiewawczym mrugnięciem oka. Kupiłam, aby jakoś nas pocieszyć, wyjaśniła z niewinną miną. Może nie starczyć, westchnęłam, odkręcając zakrętkę i kątem oka obserwując mijane legnickie ulice, których nie będzie mi dane widzieć przez dziesięć dni. Może masz rację, odpowiedziała Litka, a w jej oczach dostrzegłam łzy, ale po chwili uśmiechnęła się do mnie szeroko i dodała radośnie, lekko szturchając mnie łokciem. Mam jeszcze po jednej małej, a w walizce pół litra. Damy radę, Marianka. Wątpię, czy alkohol skutecznie to załatwi. Stwierdziłam, ale stuknęłyśmy się i pociągnęłam całkiem spory łyk wiśniówki, która przyjemnie rozgrzewająco rozlała się po wnętrzu mego czterdziestoletniego ciała. Głośne stuknięcie naszych butelek uaktywniło pasażerki z przodu, którymi okazały się dwie starsze panie, walczące z siwizną swych głów, za pomocą wściekle rudych barw. Natychmiast i naprzemian zaczęły wciskać dziobate twarze w szparę między swoimi siedzeniami, aby nawiązać z nami kontakt wzrokowy. O dziewczyny, całkiem nasze, wykrzyknęła nadmiernie entuzjastycznie jedna z nich. Co tam pijecie, wiśnióweczka? – Dopytywała się druga z wiewiór, Czym ściągała na nas uwagę kolejnych sąsiadów, ciekawie przyglądających się na wycieczkowe alkoholiczki, które nawet nie kryją się ze swoim nałogiem. Para siedząca obok uśmiechnęła się do nas, a ja pospiesznie odwróciłam głowę, wbijając wzrok w szybę, za którą śledziłam zalane deszczem Legnickie ulice, jakbym widziała je po raz pierwszy. Tymczasem niezrażona widownią litka wzięła kolejny łyk wiśniówki. I posyłała wokół szczery, niewinny uśmiech. My to sobie wzięłyśmy całą flaszkę cytrynówki, pochwaliła się wiewiura pod okna. Własnej roboty, wtrąciła wiewiura siedząca przede mną. Mamy więcej kubeczków, gdybyście dziewczyny chciały się poczęstować. Chyba puściła do nas oko, ale mogło mi się wydawać, gdyż płonęłam żywym ogniem ze wstydu. Przewodniczka przeszła właśnie do omawiania planu wycieczki, wspominając, że będziemy chodzili po ziemi, po której stąpali Leonardo da Vinci, Dante i Michał Anioł, podczas gdy Litka dopiła swoją wiśniówkę z uśmiechem błogiego samozadowolenia. Ja bym chętnie skorzystała z tej cytrynówki, oznajmiła wesoło. Ale może najpierw się poznamy. Litka jestem, a to Marianna. Wymieniłyśmy uściski w szparze pomiędzy fotelami. Jadzia! Powiedziała wiewiura po stronie litki. Natomiast druga miała na imię Marysia. Chwilę później pojawiła się i cytrynówka własnej roboty, którą zostali poczęstowani również sąsiedzi obok, Marzena i Adam, rolnicy z podródnej, jak sami dopowiedzieli przy prezentacji. Odmówiłam poczęstunku. Po pierwsze, dlatego że alkohol działał nie tylko na moją mowę, ale przede wszystkim szedł mi w nogi, które dość szybko stawały się ciałem obcym i autonomicznym oraz całkowicie zbuntowanym. Po drugie zaś obawiałam się podstępnego działania cytrynówki własnej roboty na moje jelita, a wtedy czterogodzinny odstęp między postojami stanowiłby gigantyczny problem. Na szczęście Jadzia i Marysia nie zamierzały rozkręcać alkoholowej libacji. Po opróżnieniu kubeczków wyciągnęły poduszki w kształcie rogalika i niewielkie koce, by przespać długą podróż. Daleniecki z nocy i dni wyjeżdżał do Monte Catini, pamiętasz? Powiedziała nagle litka, a ja zastygłam i wbiłam w nią zdumiony wzrok. Jaki daleniecki! Zdołałam wyrzucić z siebie jedynie takie pytanie. Litka roześmiała się. Ale masz minę, daleniecki z nocy i dni. To Libowski. Chyba dobrze zrobiłam, że nie piłam tej cytrynówki, pada na rozum. Skąd, skąd ci się wziął ten daleniecki? Moja przyjaciółka krztusiła się ze śmiechu, co mnie coraz bardziej niepokoiło. Daleniecki! Poprawiła Litka i dodała, udając poważny ton. Trzeba było czytać lektury szkolne, no i trzeba słuchać przewodniczki. Mówiła chwilę wcześniej, że wszystkie noclegi mamy w Monte Catini Terme i od razu skojarzyłam to z Dalenieckim, którego w filmowej wersji grał Marek Walczewski. Nadal patrzyłam na nią, jakbyśmy się właśnie poznały, a ona przedstawiła się jako Iti. E. Tymczasem Litka pokręciła głową, Wywróciła oczami i zamknęła je, niemal natychmiast pogrążając się we śnie. Daleniecki, Tolibowski i Niechcic. Też coś. Cytrynówka pomieszana z wiśniówką i masz. Litka nigdy nie miała tak zwanej mocnej głowy i na samą myśl, jak to z Lucyną ostatnio wykorzystałyśmy, aż się wzdrygnęłam. Nie mogłam pogodzić się, że ratując przyjaciółkę przed fatalnym związkiem, osiągnęłyśmy swój cel taką nieetyczną metodą. Lucyna nie miała skrupułów, mnie one nadal dręczyły. Przewodniczka uruchomiła sprzęt i po chwili na ekranach dwóch telewizorów wyświetlony został film, oczywiście związany z celem naszej podróży pod słońcem Toskanii. Tymczasem legnica tonąca w deszczu zostawała daleko w tyle, a ja poczułam ukłucie tęsknoty. Zbyt mocno tkwiłam w swoim samotnym, ułożonym życiu, ograniczonym do ruty nowych czynności, które nagle nabrały nowego wymiaru. Odkąd zdmuchnęłam czterdzieści świeczek na urodzinowym torcie niespodziance w barze bistro bez diety. Do tej pory udawało mi się skutecznie nie myśleć, że jestem sama. Zresztą minęło sześć lat, odkąd. cholera! Pociągnęłam całkiem solidny łyk strzymanej wciąż w dłoni wiśniówki. Za smutki i za nieznane. Powiedziałam w myślach w stronę bohaterki wyświetlanego filmu, choć bez nadziei na poprawę losu na miarę amerykańskiej pisarki. Na filmie, który widziałam już z milion razy, nawet nie starałam się skupić. Spojrzałam na śpiącą słodko Litkę i usłyszałam w głowie słowa Lucyny. Pamiętaj, pilnuj Litki. Przed oczami wyświetliły mi się wspomnienia. Zmarła przed dziesięcioma laty mama Litki, Teresa Kłak, wymogła na nas kiedyś przysięgę, że będziemy się opiekować naszą przyjaciółką. Kiedyś, to znaczy wieki temu, gdy skończyłyśmy drugą klasę szkoły podstawowej. Jak żywy stanął mi przed oczami obraz korpulentnej kobiety owiniętej w nylonowy fartuch kuchenny i z różowymi hydrolokami na głowie, która w ciasnej, zadymionej kuchni swojego mieszkania posadziła nas na taboretach by usłyszeć najpierw, dlaczego jej córka Lidia wróciła z poszarpanymi rajtuzami, podartą bluzką i w stanie całkowitego roztrzęsienia. Dlaczego my nie mamy tak zdewastowanej odzieży, a wiadomo, że to deficytowy towar w komunistycznych czasach? Dlaczego my nie płaczemy, ale jesteśmy śmiertelnie przestraszone? Nasze podwórko na osiedlu Kopernika II w Legnicy w czasach naszego dzieciństwa było przede wszystkim jednym wielkim placem budowy. Do świeżo wzniesionych bloków na prędce wprowadzali się nowi lokatorzy ze spółdzielczej kolejki, aby długo jeszcze tonąć w błocie w drodze do sklepu, szkoły czy pracy. Wokół panoszyły się porzucone tak zwane betony, czyli kawałki wielkiej płyty, albo hałdy piasku czy ziemi wydobytej pod fundamenty kolejnych budynków. Same fundamenty, całkowicie niezabezpieczone i zaśmiecone, awansowały do miana naszego placu zabaw. Labirynty doskonale nadawały się do zabaw wchowanego. Za tym całym budowlanym bałaganem i chaosem rozciągały się dzikie pola porośnięte gęstymi zaroślami, gdzie często urządzaliśmy sobie obozowiska. Pewnego dnia we trzy, ja, Marianna Zygwer, Lucyna Kośmider i Lidia Kwak zabrałyśmy koc i ukochane lalki, by, nie niepokojone przez łobuzerskich kolegów, pobawić się nieco dalej, za działkami ogrodniczymi, które wciśnięto za polem nieużytków. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy za działkami, poza kolejnym bezkresem dzikiej roślinności ciągnącej się aż do terenów radzieckiego lotniska, nie było nic atrakcyjnego. Jednak dziecięca wyobraźnia i pomysłowość miewają najczęściej inne zdanie niż przejęci swą rolą rodzice, którzy wydali zakaz oddalania się od naszych bloków poza zasięg matczynych nawoływań: obiad! albo do domu! Znalazłyśmy całkiem ustronne miejsce. Rozłożyłyśmy koc i zajęłyśmy się naszymi lalkami bobasami. Pochłonięte wesołą zabawą. Nie zauważyłyśmy, kiedy podszedł do nas mężczyzna z rowerem Wigry 5. Dopiero gdy się odezwał, cześć dziewczyny, spojrzałyśmy na niego zupełnie zaskoczone i przestraszone. Co nie uczyli was w domu, że trzeba grzecznie się przywitać? Mówił niezadowolonym tonem, a potem nagle się uśmiechnął, jakoś tak chytrze, i powiedział, a może się razem pobawimy w dom? Tylko litka uśmiechała się do niego bez strachu, z dziecięcą ciekawością. Mężczyzna odłożył rower i podszedł do nas bliżej, by po chwili usiąść na naszym kocu. Ludzna podniosła się i ściskając mocno swoją lalkę, zrobiła dwa kroki do tyłu. Mnie strach ściskał za gardło, ale też się podniosłam. O, koleżanki nie chcą się z tobą bawić! Spytał Litkę i delikatnie pogładził ją po czarnych włosach, związanych w dwa długie warkocze. Wzruszyła ramionami, ale nie przestawała zajmować się swoją lalką, którą karmiła plastikową butelką. Siadajcie, dziewczyny, pogadamy tylko. Pokręciłyśmy zgodnie głowami na mocne nie. Litka, chodź już do domu! Odezwała się twardo Lucyna. Marszcząc złowrogo czoło, była z nas trzech najstarsza. Przewyższała o głowę większość swoich rówieśników, nosiła zawsze po męsku przycięte blond włosy, i gdy chciała postawić na swoim, zwracała się do nas tak jak w tej chwili, nie przyjmującym sprzeciwu tonem naszych rodziców. Lidka — powtórzył mężczyzna. Lidunia! Nasza przyjaciółka zakończyła karmienie swojej lalki Neli i teraz spokojnie pakowała jej ubranka do niewielkiej torby. Właśnie zamierzała się podnieść z koca, gdy mężczyzna pochwycił ją za rękę i posadził z powrotem. Sama nie wiem jak to się stało, ale uciekałam szaleńczo przez zarośla w stronę naszych bloków, drąc się w niebogłosy i ściskając w ramionach swoją dziunię, a porzucając litkę i lucynę. Nie oglądałam się za siebie. Lucyna wyprzedziła mnie, wyrzucając przed siebie dłuższe od moich nogi. W pewnym momencie dotarł do nas pisk litki i to Lucyna, zdyszana, czerwona od intensywnego wysiłku, zawróciła pierwsza, pociągając mnie mocno za rękę. Puściła dopiero, gdy przestałam stawiać opór i biegłam obok niej. Miałyśmy tylko dziesięć i dziewięć lat, nie wiedziałyśmy, co zamierza obcy mężczyzna, ale czułyśmy, że to nic dobrego, i że teraz skrzywdzi naszą najmłodszą przyjaciółkę. Właśnie rozdzierał piszczącej Lidce bluzkę, dysząc głośno: "Lidunia, nie bój się, nie bój się Lidunia". To co nastąpiło później zaskoczyło nas wszystkich. Nie wyłączając samego napastnika. Lucyna niczym tygrysica rzuciła się na mężczyznę i wbiła mu się w twarz, orząc skórę paznokciami. Z jej dziecięcych ust wydobył się tak dorosły wrzask, że wszystko wokół zastygło w zdumieniu. Mężczyzna wrzasnął i usiłował się uwolnić, ale nawet gdy stał, lucyna wisiała na nim wczepiona we włosy, twarz, oczy, szarpiąc z siłą mitologicznego Herosa. W końcu pokrwawiony zrzucił z siebie naszą przyjaciółkę, porwał rower i pospiesznie odjechał. W milczeniu złożyłyśmy koc i pozbierałyśmy rzeczy. Lucyna wytarła mocno zakrwawione dłonie o liście łopianu. Litka szlochała cicho, próbując nieudolnie zakryć się rozerwaną bluzką, a ja trzymałam ją mocno za drżącą rękę, sama dygocząc na całym ciele. Szłyśmy szybko w stronę naszych bloków. Przy działkach Lucyna zatrzymała nas i powiedziała bardzo dorośle – Nikomu nie możemy powiedzieć, bo nie pozwolą nam się razem bawić. Wyglądała znów na dziesięcioletnią dziewczynkę, naszą przyjaciółkę, towarzyszkę dziewczęcych zabaw. Znikł straszny, wieloramienny potwór, który skoczył na nieznajomego. Skinęłyśmy głowami. Powiemy, że byłyśmy na działkach i litka zahaczyła o drzewo, kiedy zeskakiwała. Jednak nasze matki, wiedzione złym przeczuciem, właśnie pojawiły się na horyzoncie z mocno niezadowolonymi minami. Wisiała nad nami nieunikniona kara, a mimo to żadna z nas nie wspomniała, co naprawdę się wydarzyło. Dopiero na zajutrz, w ciasnej kuchni, pani Kłak, wszystko opowiedziałyśmy, przyciśnięte przez kobietę o wylewającym się z fartucha, obfitym ciele. Która jako jedyna nie uwierzyła w wersję z drzewem. Toś go zaznaczyła! roześmiała się Teresa Kłak swoim ochrypłym od papierosów głosem. Teraz jego gębę szybko się znajdzie. Wtedy też wymogła na nas przysięgę, że będziemy chronić Litkę. A potem, tuż przed swoją śmiercią, kazała nam ją ponowić. I choć wyglądała już mniej groźnie niż w swojej ciasnej kuchni z nami skulonymi na taboretach, to jednak powtórzyłyśmy słowa przyrzeczenia. No i opiekowałyśmy się małą przyjaciółką w miarę możliwości, gdyż Litka zaliczała w życiu nieustanne wpadki, bywając chorobliwie łatwowierna, naiwna i rozbrajająco szczera. Często wykorzystywano jej dobroć, a czynili to przedstawiciele zarówno męskiej, jak i damskiej strony ludzkości. Po raz pierwszy miało być inaczej, gdy po latach spotkała Sławomira, naszego kolegę z podwórka, w którym wszystkie dziewczyny z osiedla się podkochiwały, a który ku rozpaczy wielbicielek w latach osiemdziesiątych wyjechał na tak zwane pochodzenie do Niemiec. Dopiero niedawno zdecydował się powrócić na łono ojczyzny. Powracał z własnym dochodowym biznesem i pierwszą osobą, na którą wpadł w rozpędzie na lotnisku, była oczywiście Litka. No i jak to powiadają, zaiskrzyło. Chociaż czterdziestoletniemu Sławkowi daleko było do ideału z lat młodzieńczych, gdy doń wzdychałyśmy, wciąż przedstawiał się całkiem atrakcyjnie. Jednak ani zamężna Lucyna, ani ja, samotna singielka z bagażem doświadczeń, nie umierałyśmy z zazdrości i rozpaczy, że to Litka wychodzi za niego za mąż. Wręcz przeciwnie. Uważałyśmy, że po latach nieudanych związków należy się jej prawdziwe szczęście, otoczenie męską opieką i stabilizacja finansowa. Zupełnie zatraciłyśmy się w przygotowaniach i ogrzewałyśmy się jej radością, energią i miłością. Do pewnego dnia, na tydzień przed ślubem. Sprawy służbowe. Dręczona wyrzutami sumienia i niechcianymi wspomnieniami, zupełnie nie mogłam zasnąć. Nawet padający za oknem deszcz, monotonnie uderzający oblaszany dach autobusu, pozostał bez wpływu na moją senność. Film zdążył się już skończyć. I dwa monitory miały do zaoferowania jedynie czarny ekran. Współpasażerowie spali smacznie, i słychać było jedynie głośniejsze lub cichsze pochrapywania. Zamykałam powieki, by po chwili znów je otworzyć, ani trochę nie śpiąca. Gdzieś czytałam, że z wiekiem człowiek potrzebuje coraz mniej snu, ale nie brałam do siebie takich teorii. Moja autobusowa bezsenność. Miała raczej inne, zróżnicowane podłoże. Wyrzuty sumienia, lęk przed zmianami, lęk podróżny. W końcu by zająć czymś głowę i odegnać ponure myśli, sięgnęłam do torby po przewodnik, kupiony na prędce tuż przed wyjazdem. Może czytanie przy słabym świetle miniaturowej lampki na suficie zmęczy mnie na tyle, abym zapadła w sen. Bez entuzjazmu przejrzałam kilka stron, powzdychałam nad kolorowymi zdjęciami malowniczych krajobrazów, i kiedy poczułam wreszcie senne zmęczenie, znienacka tuż obok mnie pojawiła się Patrycja. Śpisz? Zagadnęła dość głupio i cicho, ale na tyle skutecznie, że przestraszona upuściłam przewodnik na podłogę. I ja. Odpowiedziałam w równie głupawym stylu. Ot, rozmowa na poziomie dwóch koleżanek z pracy po studiach wyższych, pomyślałam rozglądając się za książką. Niestety, wąska przestrzeń została dodatkowo ograniczona przez wciśnięty mi niemal przed oczy biust patrycji. A kto? Brytyjska królowa? zapiszczała z oburzeniem. Zaprzestałam bezskutecznych poszukiwań w jej obecności i spojrzałam na nią w poświacie mojej lampki oraz przejeżdżających autostradą samochodów. Tymczasem Patrycja nawet mnie nie zaszczycała wzrokiem, lecz rozglądała się wokół niby od niechcenia, ale z ciekawością godną paparazzich. Namierza ofiarę. Przyszło mi do głowy określenie, które często powtarzano w naszym banku w odniesieniu do Patrycji. Teraz miałam to na żywo i na wyciągnięcie ręki. Przecież widziałaś, że nie śpię to, po co pytasz. Ty zawsze wyglądasz dziwnie, więc wolałam się upewnić. Wzruszyła ramionami i po chwili spytała. Masz może pilniczek? Co? Och, takie coś metalowe albo plastikowe do piłowania paznokci. Wyjaśniła nie kryjąc zniecierpliwienia i pogardy, że musi ze mną tutaj stać, psuć sobie wizerunek i tłumaczyć w nocy takie oczywistości głupiej babie. Na twoje pazury to raczej tokarka, parsknęłam, a tej przypadkowo nie spakowałam. Patrycja bez słowa obróciła się na pięcie i odeszła, pozostawiając zapach swoich duszących perfum, od których można zapaść w śpiączkę afrykańską, w najlepszym wypadku. Nie jestem aż tak naiwna, aby wierzyć, że zdołałam ją obrazić. Doskonale wiedziałam, że rozmowa ze mną była tylko pretekstem, by rozejrzeć się po autobusie w poszukiwaniu atrakcyjnych samców, którym Patrycja mogłaby uwiesić się na ramieniu i ofiarować swe urocze towarzystwo w zamian za sponsorowanie każdego kaprysu. Szlifierka. Mruknęła z zamkniętymi oczami Litka. Po co ci szlifierka? Zamiast tokarki szlifierka, dodała ziewając. Skąd ty znasz tę bezpilniczkową gwiazdę? Myślałam, że śpisz. Też tak myślałam, ale prowadziłyście tak inteligentną rozmowę, że nie mogłam tak po prostu nie słuchać. Sama rozmowa nie miała żadnego znaczenia. To był rekonesans. Litka nie okazała zainteresowania, powróciwszy pospiesznie w ramiona Morfeusza, więc nie wyjaśniałam szczegółowo zjawiska, które znał niemal każdy pracownik naszego banku, a i stałym klientom nie było obce. Patrycja sama w sobie stanowiła zjawisko piękne zjawisko, trzeba przyznać, ze zgrzytem zębów. Nawet w obowiązkowej białej bluzce, zapiętej na ostatni guzik i granatowej spódnicy za kolano, emanowała seksem i paraliżowała mężczyzn, jakby siedziała za biurkiem całkiem naga. Najmniej odporny na wdzięki seksownej blondynki okazał się nasz dyrektor, który roztapiał się jak masło pozostawione na rozgrzanej patelni, gdy tylko zjawiała się po podpis, a potem sprytnie zastąpił swoją sekretarkę właśnie Patrycją. Sielankę, oplotkowaną i obserwowaną przez cały oddział, przerwało nieoczekiwane wtargnięcie małżonki dyrektora, starszej od obojga zakochanych, ale mocno stojącej na nogach. W efekcie dość burzliwej wymiany zdań, kilku przedmiotów rzuconych we wzburzeniu po gabinecie i głośno wyrażonej opinii na temat prowadzenia się małżonka, słyszalnej w całym oddziale, a może i nawet w Warszawskiej centrali, Patrycja wróciła na stanowisko obsługi klientów biznesowych. Sekretarką została pani Sabina. Dotąd nie niepokojona w kasie, gdzie z racji elektronicznych przelewów się nie przepracowywała, która wyczekiwała jedynie do emerytury zbliżającej się wielkimi krokami. W zasadzie dopiero gdy dyrektor poinformował nas o zmianach, wszyscy sobie o niej przypomnieli jakby siedząc stale na swoim miejscu, porosła pajęczyną i stała się dla nas niewidzialna. Pani Sabina awans potraktowała jednak bardzo poważnie i pomimo słusznego wieku oraz jeszcze słuszniejszej tuszy, radziła sobie jak mogła z sekretariatem i pilnowaniem wiarołomnego szefa. Nagle z dnia na dzień stała się też widoczna, aż oczy bolały. Za sprawą swych wściekle jaskrawych, obcisłych kostiumów, które musiały być uszyte z niezwykle wytrzymałych nici. Ufarbowane na rubinowo włosy, związywała w ciasny kok z tyłu głowy i wprawnym ruchem bez użycia lusterka malowała sobie usta perłową szminką. Jeszcze tylko trzy lata. Zwykła powtarzać i łykała jakieś tabletki na wszystko, wyciągane z szuflady. Paradoksalnie to właśnie pani Sabina, która dla wszystkich młodszych pracowników naszego banku była reliktem minionej epoki, podsunęła mi pomysł wysłania nowożeńców do Toskanii. Piękne miejsce! Najpiękniejsze na świecie! Mieszkałam tam rok z pewnym Niemcem, który planował podróże dookoła świata. Wyznała pewnego dnia, gdy przyszłam po pocztę. I chyba z nudów oczekiwania na elektroniczną rejestrację pism, zagadnęłam ją o pomysł na podróż poślubną. Tymczasem, Kurt tylko nieustannie penetrował moje ciało i mówił, że to cały jego świat i kosmos nawet. Zachichotała, wprawiając w drganie uwięzione w seledynowym kostiumie ciało. Co to był za mężczyzna? Jakie wyposażenie? Jakie umiejętności? Nigdy potem takiego nie spotkałam i nigdy już czegoś takiego nie przeżyłam. Milczałam zaskoczona szczerością wyznania. Ale kiedy pieniądze od Tatusia z Bon się skończyły, to bez pożegnania wrócił do siebie, aby pracować w fabryce, a po mnie przyjechał mój ojciec. Zabrał mnie z powrotem do Polski i tak sprał, że nie mogłam siedzieć przez tydzień. O dawaniu tyłka już na pewno nie myślałam. Roześmiała się głośno do swoich młodzieńczych wspomnień, a ja zaniemówiłam z kopertami w objęciach. Każdy ma swoje tajemnice, ale pani Sabina to już przesadziła. Pierwszy przystanek z przygodą Pierwszy przystanek w drodze do Toskanii okazał się ostatnim w Polsce. Wszyscy pasażerowie naszego autobusu pospiesznie ruszyli do toalet na stacji benzynowej. Litka uniosła jedno oko, by zlustrować wszystko wokół i wymruczeć pod nosem. Nie chcę siku, mamo. Rozbawiła mnie i po matczynemu przykryłam ją swoją bluzą, dokładnie otulając pod szyją. Darowałam sobie jedynie matczyny pocałunek w czoło, bo mój własny pęcherz domagał się uwagi w większym stopniu. Podniosłam się gwałtownie z siedzenia i cofając się, wpadłam na kogoś przechodzącego właśnie między fotelami. Odwróciłam się raptownie i stanęłam oko w oko z rozwścieczonym bokserem. Przepraszam! rzuciłam siadając grzecznie z powrotem na swoje miejsce i z przejęciem wbijając wzrok na wysokości jego rozporka, w obawie, że znów oberwał ode mnie w krocze. Z ulgą odetchnęłam, gdy facet zaczął rozmasowywać sobie kolano, i oderwałam wreszcie wzrok od jego spodni. Znów mnie pani atakuje, stwierdził z niezadowoleniem i złowrogim błyskiem w niebieskich oczach, który zdołałam dostrzec pomimo fatalnych warunków oświetleniowych. Jak się pan czuje? Spytałam, dręczona wyrzutami sumienia. Czy aby nie uszkodziłam go trwale parasolką? Proszę już nie pytać, bo dziwnie się czuję. Przepraszam, jest mi naprawdę przykro. Niepotrzebnie. Przecież nie będzie mi pani w ramach wyrzutów sumienia masować bolących miejsc. To było nieuprzejme. To proszę już nie męczyć mnie głupimi pytaniami. Rzucił pospiesznie i opuścił autobus. Gbór. Pomyślałam, Podnosząc się z miejsca, wypełniona oburzeniem, ale i domagającym się wydalenia moczem. Że też akurat takiego musiałam rąbnąć tą cholerną parasolką. Wyszłam jako ostatnia z pasażerów z ciepłego wnętrza autobusu wprost w chłodny wieczór. Zadrżałam, ale nie wróciłam się po bluzę. Po prostu szybkim krokiem przemierzyłam parking, w większości zajęty przez tiry oraz busy. Kierowcy kręcili się przy swoich samochodach, paląc papierosy i głośno rozmawiając. Minęłam pospiesznie grupkę obcokrajowców, którzy skupieni przy turystycznym grillu, z aromatycznie przypieczonymi już kiełbaskami, kłócili się za wzięcie w nieznanym języku. Wreszcie dotarłam do toalet i przezornie rozejrzałam się za osobami, których chciałam uniknąć. Bilans zaledwie trzech godzin podróży to Patrycja i bokser. Obym się tylko nie rozkręciła, bo do końca wycieczki z nikim nie będę mogła zamienić słowa. Na szczęście dotarłam do łazienki nie niepokojona przez nikogo i grzecznie ustawiłam się w ogonku przed czterema kabinami. Nagle w mojej kieszeni zadzwonił telefon, ściągając ciekawskie spojrzenia kobiet przede mną i za mną. Odebrałam natychmiast i usłyszałam zaspany, ale zdenerwowany głos Lucyny. Czy wiesz, że jest punkt dwunasta? Spytała głośno ziewając. W tle usłyszałam wściekłe ujadanie wtorka, tłumione zapewne przez pozamykane w całym domu drzwi, ale i tak dobrze słyszalne. Mogłam się domyślić, skąd pomysł na telefon do mnie o tej porze. Mam zegarek, jakbyś chciała wiedzieć, westchnęłam i dodałam konspiracyjnym szeptem. Ale teraz nie mogę rozmawiać, bo stoję w kolejce do toalety. Gówno mnie to obchodzi! Wykrzyknęła całkiem już obudzonym głosem lucyna. Możesz przepuścić jakieś kobitki, bo ja domagam się odpowiedzi na pytanie, dlaczego twój pies szczeka w nocy. Uwaga, jeżeli powiesz mi, że to normalne, to go zaraz przerobię na mielone, a ciebie uduszę po powrocie. Nie mam pojęcia, dlaczego szczeka w nocy. Odpowiedziałam zgodnie z prawdą, aczkolwiek bez odrobiny żalu. Zaraz zaśnie. Poza tym muszę kończyć, bo teraz moja kolejka. Na pewno sobie z nim poradzisz. Zastrzeliłabym go, gdybym miała broń! rzuciła pospiesznie lucyna. Przyjaciółka! Pa! Pożegnałam się, by nie wysłuchiwać dalszych wyrzutów, i rozłączyłam się akurat, gdy zwolniła się przede mną kabina. Po drodze z toalety zaszłam jeszcze na stację aby kupić małe wiśnióweczki na rozgrzewkę w austriackich Alpach i nie żerować na świeżo poznanych sąsiadach w autobusie. Kiedy wychodziłam na zewnątrz, lżejsza o litr płynów w ciele, ale zaopatrzona w płyny w reklamówce, przed oczami śmignęło mi coś wściekle niebieskiego i wielkiego jak nasz autobus. Nasz autobus. Zamarłam, nie mogąc się ruszyć, i choć trwało to zaledwie dwie sekundy, wydawało mi się wiecznością, a niebieski autobus coraz bardziej się oddalał. Po chwili ruszyłam ostrym galopem, slalomem omijając grupki kierowców i wściekle machając ściskaną w dłoni reklamówką z wiśnioweczkami. Przed oczami widziałam tylko tylne światła autobusu, które powoli stawały się coraz mniejszymi punktami. Przeciałam parking na przełaj, by dotrzeć do zakrętu prowadzącego z powrotem na autostradę. Serce przesunęło mi się do gardła, stopy uniosły się w powietrzu, a kolana waliły w brodę, bo właśnie biłam rekord świata w biegu przełajowym i z przeszkodami. Jak to możliwe! krzyczałam w myślach. Jak to możliwe, że nikt nie sprawdził, że mnie nie ma? Czy litka zasnęła jakimś kamiennym snem? Kierowca autobusu zahamował w ostatniej chwili, gdy wybiegłam z nienacka zza zakrętu, machając zawzięcie rękami i reklamówką. Na szczęście akurat zwalniał, więc nie zostałam krwawą plamą drogową, a pasażerowie nie powylatywali przez przednią szybę. Niebotycznie zdenerwowana i nieludzko zdyszana, dopadłam, otwierających się właśnie drzwi. Zwariowaliście? Ryknęłam na wydechu ledwie trzymając się na nogach. Dygotałam na całym ciele i musiałam oprzeć się o otwarte drzwi, aby się nie przewrócić. Ściskana dotąd kurczowo reklamówka z wiśniówkami głucho opadła na pierwszy stopień schodów. Co się stało? Usłyszałam zdumiony głos i po chwili dostrzegłam jakiegoś brodatego mężczyznę, wychylającego się z przedniego siedzenia. Dlaczego nas pani zatrzymała? Podniosłam wzrok i zamarłam po raz drugi. Przede mną stał obcy facet, a za jego plecami siedział zdenerwowany, ale też obcy kierowca. – To… to… nie… nie jest wycieczka do Toskanii? To – spytałam, cofając się zdezorientowana. – Nie! Do Budapesztu, wariatko! wykrzyknął kierowca, bezpardonowo zamknął drzwi autobusu i pospiesznie odjechał, trąbiąc głośno. Ostatni raz patrzyłam na czerwone światła z tyłu niebieskiego autobusu. Wciąż dysząc ciężko, rozejrzałam się po parkingu. Nasz autobus, również wściekle niebieski, stał w innym miejscu, ale nadal stał. Nieliczni pasażerowie kręcili się przy nim, rozmawiając z kierowcą, którego pamiętałam, że odbierał ode mnie walizkę. Artur albo Rafał. Przed środkowymi drzwiami przewodniczka Dorota z nieodłącznym smutkiem paliła papierosa, odpowiadając na pytania dwóch wiewiór. Odetchnęłam z ulgą. Szkoda tylko straconej wiśniówki, która odjechała w nieplanowaną podróż do Budapesztu. Niespiesznie ruszyłam w kierunku naszego autokaru, starając się uspokoić i modląc się, by nikt nie widział mojego spektakularnego popisu z zatrzymywaniem autobusów na zakręcie. Naiwne marzenia. Po jaką cholerę leciałaś za tamtym autobusem? Usłyszałam piskliwy głos Patrycji, która zmaterializowała się nagle przede mną, zasłaniając pojazd obfitym biustem. Zobaczyłaś tam brada Pita? Nie, odparłam z tajemniczym uśmieszkiem. Teliego Sawalasa. Już masz demencję. Starzejesz się w zastraszającym tempie. Udawała zaniepokojenie, przyglądając mi się złośliwie spod przymrużonych powiek. On nie żyje od wieków. No właśnie, a ja go jednak widziałam. Rzuciłam... I energicznie weszłam do autobusu środkowymi drzwiami, zgrabnie mijając przewodniczkę i wiewióry. Oczywiście uciekając przed Patrycją, nie spojrzałam, że ktoś stał na schodach, i z całym impetem uderzyłam głową w czyjś pośladek. W ostatniej chwili przytrzymałam się drzwi i dzięki temu nie upadłam. Kurwa, czy pani jest nienormalna? Usłyszałam nie tylko ja. Ale i cały autobus, cały parking, a kto wie, czy również nie autobus zmierzający już w stronę Budapesztu z moją nieodżałowaną wiśnióweczką. Dzień drugi: Przyjacielskie poświęcenie. Litka słodko spała i podejrzewałam, że nawet wystrzał armatni. Nie wyrwałby jej z ramion Morfeusza. Nie chcąc zdzierać ze śpiącej przyjaciółki mojej bluzy, rozejrzałam się i na górnej półce znalazłam jej polar, którym się natychmiast zakryłam bardziej ze wstydu niż z innych powodów. Starałam się ukryć swe istnienie w autobusie choć wciśnięcie się pod wykładzinę byłoby skuteczniejsze. Zaraz przekroczymy granicę. Usłyszeliśmy głos Doroty w głośniku, gdy tylko autobus leniwie wytoczył się z parkingu. To ostatni moment, gdyby ktoś się rozmyślił. Kilka osób odpowiedziało śmiechem. Jest już późno, zatem skoro nikt nie chce pozostać w Polsce i razem jedziemy dalej, proponuję wszystkim, oczywiście poza Rafałem, który siedzi za kierownicą, trochę się przespać. Kolejny przystanek za cztery godziny. Dobranoc. Światła w autobusie zgasły, muzyka w tle umilkła, wszyscy zdyscyplinowani pasażerowie zasnęli, mniej lub bardziej przygotowani na noc w autobusie. Oczywiście poza mną. Adrenalina, pozostałość po szalonej gonitwie na parkingu, skutecznie mi to uniemożliwiała, z czego skwapliwie skorzystały ponure myśli i dopadły mnie bezbronną. Nawet nie mogłam się pokrzepić wiśniówką, bowiem ta już dawno przekroczyła granice i zmierzała do Budapesztu. Jeszcze przed wyjazdem, jak zawsze, obiecywałam sobie nie miewać fatalnych przygód i głupich pomysłów. Marzyłam naiwnie, że tym razem się uda, i masz. Od razu zaatakowałam. Trzy razy z rzędu to już seria, stalkerka. Zupełnie jakbym robiła to celowo, jednak tym razem decydował przypadek, a nie moje szalone pomysły. Jeden głupi pomysł mojego autorstwa przywiódł mnie właśnie do tego autobusu, na tę wycieczkę, na którą jechać nie planowałam ani nie chciałam. Ale. wypadki potoczyły się jak zwykle błyskawicznie. Trudno powiedzieć, skąd wziął się pomysł w mojej głowie. Aby w przeddzień wieczoru, panieńskiego, litki zrobić jej niespodziankę i schować się w szafie, aby w odpowiednim momencie wyskoczyć z okrzykiem niespodzianka. Niby po co mamy tak robić? spytała sceptycznie lucyna, gdy wyłuszczyłam jej prosty plan, siedząc w barze bistro bez diety, jak co dzień na niewinnie wyglądającym lunchu. Aby nie gotować u siebie, Wykupiłam w promocyjnej, przyjacielskiej cenie abonament i tuczyłam się do upojenia. Żeby była niespodzianka! Mam klucze do jej mieszkania. Chcesz, żeby dostała zawału, czy jak? Lucyna przysiadła się do mojego stolika, korzystając z momentu, gdy wszyscy obsłużeni goście z głośnymi mlaśnięciami pochłaniali zawartość swoich talerzy. Ja bym dostała, i nawet nie waż się włazić do mojej szafy! Ale litka lubi niespodzianki. Sama też nam robiła różne kawały, nie pamiętasz? Raz schowała się w meblościance, pamiętasz? Albo jak zaszyła nam nogawki spodni na wycieczce. Podawałam przykłady. To strażakom z remizy obok naszego obozu pozaszywała te nogawki, gdy suszyli ubrania na płocie, i powkładała im kamieni w kieszenie. Roześmiała się Lucyna na samo wspomnienie, ale zaraz dodała z ponurą miną. Za to odwet był na wszystkich. W nocy zawyła syrena i zapalili taki reflektor, że zrobił się dzień. Biegałyśmy wtedy w samych majtkach i koszulkach po całym obozie, piszcząc i wrzeszcząc. Roześmiałyśmy się jednocześnie. Ale co to ma do szafy? dopytywała lucyna, rozglądając się po zatłoczonej sali, by sprawdzić, czy ktoś z gości czegoś nie potrzebuje. No, taka niespodzianka w jej stylu. Lucyna przez cały dzień stawiała opór, ale ostatecznie uległa. Wszystko zaplanowałam ze szczegółami. Umówiłyśmy się z Litką w jej mieszkaniu pod pretekstem omówienia jeszcze wielu szczegółów wieczoru panieńskiego. Przyszłyśmy wcześniej, wlazłyśmy do przesuwanej szafy w sypialni. Lucynę musiałam wepchnąć niemal na siłę z racji stawianego przez nią oporu i jej metra osiemdziesięciu wzrostu. I czekałyśmy przy odsuniętych drzwiach, by się nie udusić. Usłyszawszy zgrzyt zamka w drzwiach wejściowych, natychmiast zasunęłyśmy szafę i zamarłyśmy w oczekiwaniu. Najpierw usłyszałyśmy kroki i już miałyśmy wyskoczyć, gdy dobiegł nas męski głos. Nikogo nie ma, ale Litka powinna zaraz przyjść, więc się streszczaj. Nie masz tutaj podsłuchów? Spytał drugi męski głos. W mroku szafy poczułam, jak lucyna ściska mnie mocno za rękę. To na pewno nie litka. Co teraz? Zwariowałeś? Mów wreszcie o co chodzi, nie mam czasu. Znaleźli zwłoki pod Szczecinem. Takie policyjne archiwum X. Odgrzebali tę sprawę i znaleźli ją. A raczej znaleźli jej zwłoki. Cholera! wykrzyknął Sławek. To wszystko zmienia. Wszystko zmienia. Zmroziło nas pomimo upalnego lata. Na pewno nie mogłyśmy wyskoczyć w tym momencie z okrzykiem niespodzianka. No i nie wyszłyśmy, aż rozmowa nie została skończona. I dwóch mężczyzn nie wyszło z mieszkania Litki, głośno zatrzaskując drzwi. Trudno powiedzieć, czy bladym świtem obudziło mnie Świecące w oczy słońce, czy też dręczące nieustannie wyrzuty sumienia. Zresztą wydało mi się to zupełnie nieistotne wobec kotłujących się po głowie pytań. Co ja tutaj robię? Dlaczego nie zostałam w Legnicy? Dlaczego do cholery miałam taki głupi, dziecinny pomysł schowaniem się do szafy, żeby zrobić przyjaciółce niespodziankę? No i ten wieczór panieński litki. Perfidnie zmontowany przeze mnie i lucynę by nie dopuścić do tego małżeństwa. Koszmar. Nawet w lustrze nie mogę na siebie patrzeć, a tym bardziej w szybie pędzącego autostradą autobusu. Niewygodna pozycja podczas snu skończyła się bólem karku i to na tyle silnym, że nie mogłam swobodnie obracać głową bez poruszania całym ciałem. W dodatku w nogach czułam potworne zakwasy, które zawdzięczałam wieczornemu galopowi za wycieczką do Budapesztu. O nastroju nie wspominając, bo zbliżony był do średniowiecznego dans makabr, czyli żadnej radości. Dzień dobry! Powitała mnie radośnie litka, przeciągając się przyjemnie na swoim miejscu. Nie powiem, żebym się wyspała, ale przeżyłam. Kiedy się zatrzymujemy? Obróciłam się do niej całą górną częścią ciała i mimowolnie syknęłam z bólu. Coś się stało, Marianka? Zagadnęła wesoło, przeglądając się w całkiem niemałym lusterku i jednocześnie rozczesując swoje długie czarne włosy, by ponownie upiąć je na czubku głowy w kok o kształcie Donata. Chyba mnie przewiało. Zdaje się, że klimatyzacja! Oj, oj ty nasza marudo, roześmiała się Litka klepiąc mnie po ramieniu. Proszę cię, wcale nie marudzę, tylko naprawdę na mnie wiało. Odparła niemal płaczliwie, podczas gdy Litka zakończyła zabiegi kosmetyczno-fryzjerskie, schowała lusterko oraz kosmetyczkę do torebki i zerknęła w okno. Gdzie jesteśmy? spytała zmieniając temat. Wzruszyłam ramionami, choć i ten ruch kosztował mnie ukłucie bólu, promieniującego do lewej łopatki. Poza przejeżdżającymi samochodami na autostradzie, którą jechaliśmy, nie dostrzegłam nic ciekawego w krajobrazie za oknem. Na wyświetlaczu komórki odczytałam godzinę siódmą trzydzieści i informacje o pięciu wiadomościach. Nawet nie otwierałam, domyślając się, że nocne szczekanie wtorka dało Lucynie w kość i, nie chcąc dzwonić, rzucała jadem w sms -ach. Odłożyłam sobie tę ucztę inwektyw na później. Pojęcia nie mam. Odpowiedziałam zgodnie z prawdą i zamknęłam powieki, aby nie tylko złapać jeszcze odrobinę snu, lecz także uniknąć ruchu szyją i męczących rozmów. W autobusie powoli budzili się pozostali pasażerowie. Dały się słyszeć przyciszone rozmowy, szelest foliowych woreczków z kanapkami, odkręcanie plastikowych butelek, zapinanie i rozpinanie zamków błyskawicznych toreb podręcznych, w których chowano poduszki i koce. Do odgłosów budzącej się wycieczki do Toskanii dołączyły zapachy kabanosów, pomidorów, świeżego ogórka, drożdżowego ciasta. Na reakcję moich ślinianek i pustego żołądka nie musiałam długo czekać. Ależ jestem głodna, westchnęła Litka, której również musiał się udzielić nastrój ogólnego spożywania pokarmów. Nie bez bólu sięgnęłam do swojej torby, do której przezorna i o wszystkim myśląca Lucyna zapakowała nam kanapki w plastikowych pojemnikach. Lucyna jest absolutnie cudowna, westchnęła z podziwem Litka, gdy podałam jej jedną z apetycznych kanapek. Co ja bym bez takich przyjaciółek zrobiła? Skinęłam głową, znów czując paraliżujący ból w szyi, ale nie odpowiedziałam, gdyż również z apetytem pochłaniałam kanapki. Wiesz, jak bardzo ci dziękuję, że ze mną pojechałaś? Spytała Litka, gdy napełniłyśmy żołądki. Sama bym chyba oszalała. Wiem, że nie lubisz wyjeżdżać i tym bardziej doceniam to twoje przyjacielskie poświęcenie. Dziękuję. Poczułam jak położyła głowę na moim ramieniu. Rany. Powinnam wysiąść z tego autobusu teraz, już natychmiast i udać się w siną dal. Nie wiem, rzucić się pod tira, z mostu. Tymczasem mruknęłam coś pod nosem i spojrzałam w przejście między fotelami, by ukryć zawstydzoną twarz. Kretynki nie muszę udawać. Wiadomo. Pierwsze okrzyki zachwytu i pierwsze łzy. Dzień dobry wszystkim! Usłyszeliśmy w głośnikach radosny głos Doroty. Buongiorno tutti! Mam nadzieję, że wszyscy się wyspali. Wjeżdżamy powoli w niemiecką część Alp. Przed nami zachwycające widoki, które gorąco polecam, ale najpiękniejsze będzie później, już na przełęczy Brenach. Niestety nie będziemy się zatrzymywać na robienie zdjęć. Słońce przyjemnie zaglądało w okna, poprawiając mi nieco humor. Jednak ból w karku nie dawał o sobie zapomnieć, więc zastanawiałam się intensywnie, czy wzięłam jakąś maść na rozgrzanie. Cały zestaw lekarstw i plastrów na pewno miałam w autobusowym bagażniku, jedyny dostępny środek na uśmierzenie bólu, Spoczywał w torebce w postaci resztki wiśniówki, więc nie wahałam się ani chwili. Już tak z rana? zdziwiła się Litka. Boli mnie kark, wyjaśniłam, powoli odkręcając nakrętkę. Mam tabletki przeciwbólowe, chcesz? spytała i, nie czekając na moją odpowiedź, poczęła wyciągać ze swojej przepastnej torebki wszystko, co utrudniało poszukiwania owych tabletek. Po chwili cała dziwna zawartość jej bagażu wylądowała na moich kolanach ku uciesze sąsiadów, Marzeny i Adama, poznanych przy cytrynówce. Poczynając od korkociągu, małego młotka, szminek chyba ze trzydziestu, szczotki do włosów, kosmetyczki, przez spinacz do bielizny, notes i stary mały kalendarzyk sprzed dwóch lat, na szywaczu bez szywek i tysiącu zepsutych długopisów kończąc. Na szczęście tabletki się znalazły, bo inaczej utonęłabym pod tymi rzeczami. Mam! wykrzyknęła triumfalnie litka, machając mi przed oczami opakowaniem. Uśmiechnęłam się, podzielając jej radość z sukcesu. Niechętnie zakręciłam butelkę wiśniówki i sięgnęłam po tabletki. Przeterminowane rok temu, westchnęłam, oddając jej pudełko. Poza tym potrzebuje czegoś silniejszego. Nie wiedziałam, że mam ją już rok? Zastanawiała się Litka, nie żałując krytycznych spojrzeń swojej torebce, by po chwili rzucić z entuzjazmem: Kupię sobie coś nowego we Włoszech. Ale może wcześniej odkopiesz mnie spod jej zawartości? zaproponowałam, skupiając wzrok na szywaczu oraz małym młotku. Bowiem nie przestawała mnie intrygować ich obecność. Wnętrze mojej torebki wcale nie prezentowałoby się logiczniej, więc nie zadawałam lidce pytań, skąd pomysł na takie wyposażenie. Litka zaczęła zbierać wszystkie przedmioty z moich kolan i wrzucać z powrotem w przepastną czeluść swojej torebki, wcześniej odłożywszy dla mnie buteleczkę wiśniówki. Po co ci bilet na praskie metro? Zdumiałam się, rozprostowując na kolanie jakiś niemiłosiernie wygnieciony papier, który został mi na kolanach. Mam tu jeszcze bilet z metra w Barcelonie. Z dumą odparła Litka, podając mi kolorowy, również zmiętolony kawałek papieru. Byłaś tam trzy lata temu, westchnęłam. To niemożliwe. Wzięłam ze sobą taki antyk? Biorąc pod uwagę, jak często zmieniasz torebki, to masz rację. Ależ się zasiedziała u mnie, ale wiesz co? Mam świetny pomysł na insta. Pochwyciła telefon i kilkakrotnie błysnęła fleszem w ciemnym wnętrzu swojej antycznej torebki. Potem zrobiła selfie z torebką w objęciach. Westchnienie samo wydobyło się z mojej piersi, zupełnie poza moją świadomością. Uwaga, konkurs. Pokażcie zawartość swoich torebek. Mówiła głośno, pospiesznie wpisując tekst w telefonie. Zobaczymy, kto ma najoryginalniejszą albo najdziwniejszą rzecz. Powróciłam do wiśniówki i ledwie odkręciłam zakrętkę, oczywiście w głębokiej konspiracji, skryta w połach mojej bluzy i ledwie zbliżyłam usta do szyjki butelki, Litka spojrzawszy w okno, wydała okrzyk i klepnęła mnie mocno w ramię. Ojacie, Marianka, popatrz jak pięknie! Szarpała mną w emocjach, co w normalnych okolicznościach zniosłabym dzielnie, ale nie ze sparaliżowanym bólem karkiem i z otwartą butelką wiśniówki przy twarzy.